To już czas. 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 Mów ciszej, bo... To właśnie Emanuela nie rysuje. Tego przyszłość bardzo krucha. Narzeczeni. W szufladzie, pomiędzy różnymi zabawkami, leżał bąk i piłka. Bąk powiedział do piłki: ponieważ leżymy w jednej szufladzie, zaręczmy się. Ale piłka była uszyta z safianu. Wmawiała sobie z tego powodu, że jest wytworną panienką i nie chciała nawet na coś takiego odpowiedzieć. Nazajutrz przyszedł chłopczyk, do którego należały zabawki. Przemalował bąka na czerwono i żółto i wbił w sam środek mosiężny gwóźdź. Gdy bąk się kręcił, wyglądał wspaniale. Proszę na mnie spojrzeć! Powiedział do piłki. Cóż pani na to? Czy nie powinniśmy się zaręczyć? Jesteśmy jakby stworzeni dla siebie. Pani skacze, a ja tańczę. Czy może być szczęśliwiej dobrana para? Tak pan myśli, powiedziała piłka. Nie wie pan zapewne, że mój ojciec i moja matka byli safianowymi pantofelkami i że ja mam w środku korek. Za to ja jestem z mahoniowego drzewa. Sam burmistrz mnie utoczył. Ma swoją własną tokarnię. Robota ta sprawiła mu wielką przyjemność. Czy mogę w to wierzyć? Tak, tak. Bodajbym nigdy nie dostał batem, jeżeli kłamie. Tak, tak, tak. Dobrze pan potrafi przemawiać w swojej sprawie. Ale jednak nie mogę. Jestem prawie zaręczona z jaskółką. Za każdym razem, kiedy wylatuję w powietrze, wysuwa główkę z gniazdka i pyta: czy chcesz, czy chcesz? I oto powiedziałam już w duchu: tak. To znaczy, że jestem na wpół zaręczona, ale obiecuję panu z całego mojego serduszka, że nigdy o panu nie zapomnę. To niewielka pociecha. Powiedział bąk i więcej już ze sobą nie rozmawiali. Na drugi dzień wyjęto piłkę z szuflady. Bąk widział ją, jak leciała wysoko w powietrzu, niby ptak. W końcu znikła mu zupełnie z oczu. Zawsze wracała znów na ziemię, ale zaledwie jej dotykała, zaraz unosiła się na nowo w górę. Nie wiadomo, czy czyniła to z tęsknoty, czy dlatego, że miała w środku korek. Za dziewiątym razem piłka znikła i więcej już nie wróciła. Chłopiec szukał i szukał, ale nie mógł jej znaleźć. Wiem, gdzie ona jest. Wzdychał bąk. Jest w gnieździe ptaka. Już odbyło się ich wesele. Im więcej bąk o tym myślał, tym więcej tęsknił za piłką. Właśnie dlatego, że jej nie mógł posiąść, miłość jego stawała się coraz gorętsza. To, że dostała się innemu, bolało go najbardziej. Kręcił się i bzykał, ale wciąż myślał o piłce, która w myślach wydawała mu się coraz ładniejsza. Tak przeszło dużo lat.
i miłość Bąka zestarzała się. Bąk nie był już młody, ale pewnego dnia pozłocono go. Nigdy jeszcze tak ładnie nie wyglądał. Był teraz złotym Bąkiem i kręcił się tak, że aż furczało. Razu jednego podskoczył za wysoko i zniknął. Szukano go i szukano, nawet w piwnicy, ale nie można było go znaleźć. Gdzież się podział? Skoczył do śmietnika, gdzie leżały głąby kapusty, śmiecie i gruz, który spadł przez rynnę z dachu. Dobrze trafiły. Szybko pozbędę się tu po złote. Ale między jakąś to hołotę wpadłem. I zerknął na głąb kapusty i dziwny okrągły przedmiot, który wyglądał jak zeschnięte jabłko. Ale nie było to jabłko. Była to stara piłka, która przez tyle lat leżała wysoko na dachu w rynnie i tak skurczyła się w wodzie. Bogu dzięki, że przyszedł ktoś z naszej sfery. Ktoś, z kim można mówić. Powiedziała piłka i obejrzała złotego Bąka. Właściwie jestem z Safianu. Uszyły mnie dziewczęce ręce. Mam w środku korek, ale nikt tego nie widzi. Byłam bliska tego, aby pobrać się z jaskółką. Ale wtedy wpadłam do rynny na dachu i leżałam. Tam 5 lat. I mokłam w wodzie. 5 lat. To długi czas w życiu młodej panienki. Bąk nie powiedział nic. Myślał o swej dawnej ukochanej. A im dłużej słuchał, tym bardziej nabierał pewności, że to była ona. Przyszła służąca, aby opróżnić śmietniczkę. A, tu jest złoty Bąk, powiedziała. I Bąk znów wrócił do pokoju, otoczony szacunkiem i honorami. A o piłce nikt już nie słyszał. I Bąk nie wspomniał już nigdy swej dawnej ukochanej. Miłość wygasa, kiedy ukochana leży przez 5 lat w rynnie i moknie. I nawet nie można jej poznać, gdy się ją spotyka na śmietniku.